przyjęcie po prostu przeszło wszelkie oczekiwania. No, jesteśmy zachwyceni klimatem miejsca i ludźmi, którzy przyszli, także nie spodziewaliśmy się tak wspaniałego odbioru. Band jest serwisem dla artystów, którzy chcą nagrać płytę, a nie mają na to środków finansowych, więc jakby dają swoją muzykę na internet i jeżeli reakcje fanów są pozytywne, to ludzie zaczynają wpłacać pieniądze i wkrótce, jeżeli zbierze się 50 tysięcy dolarów, wtedy Celeband przydziela osobę, która się zajmuje tym, czyli A&R menadżera, wybierany jest producent, wybierane jest studio i wszystko jest nagrywane i powstaje profesjonalna płyta. Znam tych ludzi, którzy prowadzą Celeband, są jego założycielami, rozmawialiśmy już wielokrotnie. Oni jakby wszystko, każda decyzja jest konsultowana ze mną i wszystko zależy od tego, jak ja bym chciała, żeby to się potoczyło, jaki to miało kształt. Więc praktycznie mogę powiedzieć, że mogę decydować o wszystkim. A piosenka zaczyna się... od rudowłosej pani na pianinie, która nie chce być ukrzyżowana. Every poster in the room is staring at me. Brawo! I wanna stop hurting their ears, but I'm afraid of what silence could bring. I got a head full of melodies. I got sounds coming out of my mouth. But none of these melodies I can call mine. I can sing out loud. And I would do most anything to write something that sounds like it's mine. But I just keep Chciałabym, aby ta płyta była przede wszystkim radosna i z pasją do muzyki, żeby to był główny temat tej płyty i główne wrażenie, jakie się będzie odbierało. Czyli ta płyta będzie nagrywana na żywo w studio. Posadzimy zespół, obstawimy go mikrofonami i po prostu nagramy. Chcemy oddać to, co czujemy na płytę. I cała reszta, czyli jakieś tam dopieszczanie, drobne elementy będą dodawane później, ale główne serce płyty będzie na żywo. Płyta będzie nagrywana w styczniu w Berlinie. Będzie ją produkował Moses Schneider, który jest znany m.in. ze współpracy z zespołem Beatsticks. Ona będzie miała po prostu taki znaczek Celeband i Celeband będzie ją również promował, sprzedawał w internecie. Dystrybucją zajmują się już różne firmy w zależności od kraju, czyli w Wielkiej Brytanii jest to inna firma, inna będzie w Polsce. Internauci mogą sprzedawać płytę tylko na Celeband. Oni mają swoje własne jakby sklepiki i działa to w ten sposób, że jeżeli ich własny egzemplarz, który ma odpowiedni numer, się sprzeda, wtedy nieważne, z którego miejsca on się sprzeda, ten internauta konkretny dostanie pieniądze. Natomiast dodatkowo on ma swój własny sklepik, więc jeżeli go zapromuje i ktoś kupi jakąkolwiek płytę z jego sklepiku, on dostaje za to prowizję. Czyli to jest tak pomyślane, że wszyscy inwestorzy mogą na tym zarobić. Stop, 'cause I can't find a job. I can't focus on anything. You make me lose my mind. My friends say I'm crazy 'cause I sing all the time. He says you are no use. You watch TV all day. One day I'll run away. I'll run away. What will you do without me? Ale macie refleks. When the song moves you, I'm there. When you're writing the song, I'm there. When you're struggling with the song, I'm still there. When you write to Santa, I write to Billy, 'cause he is
is my hero. Jeżeli ktoś kupuje udział w jednej płycie, czyli płaci $10, no to dostanie przede wszystkim tą płytę i dostanie przede wszystkim no, pieniądze niewielkiego rzędu. Natomiast jeżeli ktoś wykupi bardzo dużo płyt, na przykład 200, niektórzy 200 płyt wykupili w ten sposób, to oni już mogą liczyć na poważniejsze zyski. Nie jestem w stanie powiedzieć jakiego rzędu. Na pewno kilkaset dolarów na sam początek, później to się okaże. To wszystko zależy od skali tego, jak to się dalej rozwinie. Ja będę otrzymywać jako artysta 1/3 zysków ze sprzedaży płyt. Jest w planach stworzenie kolejnego oddziału Celeband, jakim będzie Sela Gig, który będzie polegał na tym, że będzie się wykupywać bilety z wyprzedzeniem na koncert w danym mieście. Wtedy, jeżeli bilety się sprzedadzą, artysta jedzie i gra tam, czyli można zagrać gdziekolwiek, w dowolnym miejscu. Natomiast co do mojej trasy, to ona będzie konsultowana prawdopodobnie z inwestorami, natomiast są już propozycje grania w Berlinie, grania tu i tam, czyli zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Zarówno inwestorzy z Celeband będą mogli wpłynąć na kształt tej trasy, jak również inni inwestorzy, którzy już się do mnie zgłosili, zaproponowali wsparcie finansowe, za co jestem bardzo wdzięczna, bo jako początkujący artysta to jest bardzo ważne. Inwestorzy z Celeband będą po prostu takimi promotorami, którzy będą załatwiać koncert w danym mieście. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, załatwi po prostu koncert u siebie, ktoś inny u siebie i stworzymy taką sieć koncertów w całej Europie dzięki temu. You can't let you stay, you will never let me go. If you wanna go, just go and leave me here with all my pain and suffering.